Zróbmy teraz takie fajne zadanie. Liczba x została zwiększona o małą wartość a. Liczba y została zmniejszona o taką samą wartość a. Otrzymaliśmy nowe liczby x' i y', tak jak pokazano na osi liczbowej poniżej, czyli tutaj. Które stwierdzenia odpowiednio opisują odległość pomiędzy x i y'? Zastanówmy się, gdzie jest ta odległość x i y'. X mamy w tym miejscu, a y' jest w tym miejscu. Zatem odległość x, y' to jest właśnie ten odcinek. To jest moduł z x odjąć y'. Dlaczego moduł? Dlatego, że mówimy o odległości, tak? Mówimy o odległości, zatem chcemy mieć wartość nieujemną. Moduł nam to gwarantuje. X jest mniejszy, y jest większy, więc jeżeli po prostu napisałbyś x odjąć y', otrzymałbyś wartość ujemną. Ale my bierzemy moduł, ponieważ mówimy o odległości. W porządku, wiemy, co to jest za odległość x, y' i odpowiadamy na pytania. A. Odległość pomiędzy x i y' jest większa niż moduł z x minus y. Moduł z x minus y, czyli tak naprawdę odległość od x do y. Tu mamy x, tu mamy y. Zatem moduł z x minus y to jest właśnie ta odległość. Moduł z x minus y. Czy ta odległość pomarańczowa jest większa niż ta zielona? No nawet na oko widać, że nie. Czyli A jest błędne, nieprawdziwe. Skreślamy. Odległość pomiędzy x i y', czyli ta pomarańczowa odległość, moduł z x minus y', jest mniejsza niż moduł z x minus y. Moduł z x minus y to jest ta odległość od x do y. Widać, że ta pomarańczowa odległość faktycznie jest mniejsza od tej odległości zielonej, czyli to jest akurat prawdziwe. Zaznaczamy. Idziemy dalej. Odległość pomiędzy x i y', czyli ta dalej, ta nasza pomarańczowa odległość, jest równa. Moduł z x minus y, czyli ta zielona odległość, odjąć a. Odjąć a, czyli odjąć ten kawałek. I to się zgadza, jeżeli od tego zielonego kawałka, czyli moduł z x minus y, odejmiemy a, czyli ten kawałek, otrzymamy właśnie moduł z x minus y', czyli odległość pomiędzy x i y'. Czyli to też jest poprawna odpowiedź. I ostatnie, odległość pomiędzy x i y', znowu pomarańczowa odległość, jest równa modułowi z x' minus y. Co to za odległość? Popatrzmy, x' mam w tym miejscu, a y mam w tym miejscu. Czyli to będzie ta odległość. To jest właśnie odległość x' minus y. Mówimy o odległości, dlatego bierzemy moduł. To jest moduł z x' minus y. Ta fioletowa odległość. Czy to jest taka sama odległość jak pomarańczowa odległość? Na pierwszy rzut oka wygląda, że tak. Ponieważ tutaj jest przesunięcie o a i tutaj też jest przesunięcie o a. Więc wygląda na to, że będzie to ta sama odległość. Ale my w matematyce nic na oko nie robimy. Upewnijmy się, że te odległości tutaj są takie same. Z zadania wiemy na pewno, że x został zwiększony o małą wartość a, i wtedy otrzymaliśmy x'. Czyli x' to jest x dodać a. Zgadza się to nawet z rysunkiem. Mamy x, dodajemy odległość a, otrzymujemy x'. A y' to jest y, ale zmniejszony o a, czyli y odjąć a. Czyli to jest ten kawałeczek. W porządku. Jeśli to wiemy, to możemy sprawdzić, czy odległość x minus y', czyli moduł z x minus y', jest równy modułowi z x' minus y. Napiszmy znak zapytania. Podejrzewamy, że to jest równe, ale sprawdzimy. Teraz sprawa jest prosta, ponieważ za y' podstawimy to, co mamy tutaj i za x' podstawimy to, co mamy tutaj. No to robimy. X odjąć y'. Y' to jest y odjąć a. Wezmę to w nawiasie. OK. I to się równa. To się równa. Moduł. I teraz x' to jest x dodać a. X dodać a. Odjąć y. Odjąć y.
No i obliczamy. X odjąć Y odjąć A moduł X odjąć. Przed nawiasem mamy minus, zatem zmieniamy znak w nawiasie z minus Y i tutaj będzie dodać A równa się, a tutaj wszystko pozostaje bez zmian. X dodać A odjąć Y. Czy to jest równe? Tak, to jest równe. Zobacz, tu mamy X, tu mamy X. Tu mamy odjąć Y, tutaj też jest odjąć Y. Tu mamy dodać A i tutaj też jest dodać A. Zatem tak, te odległości są równe.